Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Miałem nagrywać oddzielny odcinek odnośnie komentarzy, ale chyba nie będę nagrywał. Komentarze były przez tydzień włączone. Było kilkanaście komentarzy nadających się do opublikowania, które zostały opublikowane. Tyle samo, trochę mniej może, chociaż może tyle samo było komentarzy jakiś spamu. Oprócz tego jakieś komentarze z wyzwiskami. Akurat tam jest filtr założony, moderator, który to moderował, kasował te komentarze, ale stwierdziłem, że ta osoba by miała za dużo, powiedzmy, pracy przy tym, żeby to codziennie usuwać komentarze, czy tam zatwierdzać. Także komentarze zostały wyłączone na tą chwilę. Zobaczymy, jak to będzie dalej w przyszłości. Myślę, że kanał trochę zmieni swoją formułę, bo liczba tematów, powiedzmy, oczywiście są tematy, które można nagrywać raz w tygodniu film i najprawdopodobniej do takiej formuły włączymy kanał. Aczkolwiek zastanawiam się także na przeprofilowaniu kanału, powiedzmy na nagrywanie jakichś gier wyścigowych, zjazdy ogólnie różnymi samochodami w takich grach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj oczywiście trzeba sprzęt kupić, bo zwykłym, powiedzmy, laptopem trzeba kupić albo konsolę, albo jakiś komputer mocniejszy. Także na razie zająłem się serią odnośnie ciekawostek na Automoto, ciekawych aut dostępnych. Tutaj mamy kolejny samochód, ja myślę, że nawet jeszcze ciekawszy niż, no tutaj będziemy mieli najprawdopodobniej kilka odcinków, jeszcze myślę ciekawszy samochód niż poprzednio, z tego względu, że rodzimej produkcji, mianowicie Polonez Caro Plus z 97 roku, o przebiegu 1000 kilka kilometrów, kolor bordowy, metalik, pierwszy właściciel bezwypadkowy zarejestrowany w Polsce. Z opisu nie ma dużego. Pewnie właściciel jest pewny swego, że tak powiem, że samochód ogólnie jest taki jak w opisie. Tablice rejestracyjne czarne, auto zarejestrowane widać było. No, czyli to jest, powiedzmy, nie całkiem fabrycznie nowy, powiedzmy, ktoś to kupił i jeździł mało, gdzieś tam schował pewnie do jakiegoś garażu i trzymał, powiedzmy. Co tutaj o tym aucie można powiedzieć? Najpierw może zobaczmy sobie sylwetkę przodu. No, auto na pewno ciekawe. Jakaś jest to historia, na pewno większa historia motoryzacji polskiej. Tutaj widzimy, że właściciel ma albo jeszcze jakąś kolekcję Fiatów dużych, z tego co widzę. Ej, przepraszam. Aczkolwiek to już jest Polonez po modernizacji, czyli on tu powinien mieć wtrysk najprawdopodobniej jednopunktowy. Nie jest to wersja MPI. Silnik znany, poczciwy, o mocy, z tego co pamiętam, 70 albo 87 koni już miał wstryskiem jednopunktowym czy wielopunktowym, czy to nie pamiętam, ale nie, ten chyba miał 75 koni. Z wielopunktowym miał 87 chyba. Co tutaj można zobaczyć? No silnik. Silnik jak silnik, komora wygląda jak nowego auta, no z salonu praktycznie. Tutaj widzimy, że dostęp, powiedzmy, do sprzętu jest nie tak jak dzisiaj w tych samochodach. Tutaj praktycznie wszystko jest łatwo dostępne. Także na pewno, jeżeli auto stało w garażu czy gdzieś, tak jak tutaj widzimy w pomieszczeniu, to na karoserii pewnie w ogóle nie mardzy. Fotele, welur, boczki welurowe.
Ja takim samochodem miałem okazję jeździć kilka lat temu. Powiem szczerze, że fotele i tutaj ogólny komfort był bardzo dobry, jak na to, co ludzie mówią o Polonezach, że tam szczególnie te najnowsze wersje są jakby bardziej do pracy. Tak, wersja GLI, Karo Plus. Powiem szczerze, że ten samochód, jeżeli byłby, nawet dzisiaj nie wygląda specjalnie, że to jest jakiś zabytek, powiedzmy. Nawet dzisiaj wygląda dosyć, te kształty, folie na siedzeniach, na tylnej kanapie. Tylko od kierowcy widać było fotel wyciągnięty z folii. No, tutaj tłumik, wszystko fabryczne. Także tutaj wygląda to naprawdę fajnie. No, tutaj trochę powietrza nie ma w tylnym kole. Z tego co. Kanapa w folii, naklejki jakieś fabryczne, zagłówki. Być może samochód był gdzieś zostawiony, chociaż dla mnie jest to fenomen. Tutaj widzimy na liczniku 1000. O dziwo, licznik może nawet pokazywać setki tysięcy kilometrów. Także tutaj widzimy na liczniku 1300 kilometrów, z tego co widzę. Obrotomierz. Tutaj tą wersję można było kupić już z klimatyzacją. To też ciekawostka taka, że Poloneza można było kupić z klimatyzacją. Wnętrze, no widać, no jak nowy samochód praktycznie. Tutaj boczki niezniszczone, kanapa w folii, tabliczka znamionowa. Jaka tu jest masa? GW, dopuszczalna masa całkowita 1550 kg. 2000. Dopuszczalna masa całkowita. Tu jest, naciski są na osie. Dobra. Co tutaj mamy za opony? 185, 70, 13, radial D164, dębica. Nie wiem, czy to nie są te charakterystyczne, tak zwane kartoflanki, te opony całoroczne. Zobaczcie sobie podwozie tego samochodu. Tutaj tłumik. Tutaj auto chyba było zabezpieczone też antykorozyjnie, z tego co widzę. Tu jest popsikane, tu most. Wszystko w czarnej farbie jeszcze. 97.02, nawet jakaś data jest na tym. Kluczyk, stacyjka, fotele, tylna kanapa. Wszystko w folii, bagażnik także w folii. Dywanik oparcia siedzenia tyłu. Ktoś kupował jeszcze jakieś dywaniki z 97 roku. Auto ma 22 lata w czerwcu. Za 3 lata, albo nawet już teraz, można je zarejestrować, chyba z tego co wiem, jako zabytek. Cena 50 tysięcy to jest ciekawostka, dlatego że z tego co ja pamiętam, nowy Polonez Karo kosztował, w zależności tam od wersji, od 20 chyba 3 albo 25 tysięcy chyba. Coś koło tego. Tam w zależności od wersji, dodatków, to ta cena mogła, jeżeli ktoś klimatyzację, to ta mo cena mogła sięgnąć nawet okolice 30 tysięcy. Także zobaczcie sobie. No, znaczy, biorąc pod uwagę inflację oczywiście przez 22 lata, no to tutaj ta cena dla jednego się wydaje wygórowana, ale jak patrząc na ten samochód, jest praktycznie jak fabrycznie nowy. Jeżeli ktoś szuka klasyka, kolekcjoner jakiś do zarejestrowania takiego samochodu na zabytkowe tablice, to jak najbardziej taki samochód Polonez Karo Plus się nadaje. Dosyć ciekawy egzemplarz. Widzę, że ten sprzedawca ma tam kilka innych egzemplarzy, które także pokażę w kolejnych odcinkach najprawdopodobniej. Tutaj, szukając w ogóle jakichś ciekawostek na Automoto,
Ten samochód myślę, że by najbardziej mi się rzucił w oczy ze względu właśnie na polskie pochodzenie. Warto takie auta przedstawiać i propagować, powiedzmy, żeby jacyś kolekcjonerzy czy ludzie, którzy pasjonują się motoryzacją, takie samochody nadal ciągle mieli, utrzymywali je w takim stanie jak ten samochód. Warto pamiętać o polskiej motoryzacji. Chociaż moim zdaniem motoryzacja została, można było spokojnie pociągnąć projekt Poloneza, modernizując go, czy wstawiając jakiś nowy model, powiedzmy FSO. Mielibyśmy swoją markę na rynku motoryzacyjnym, tak niestety nie mamy nic. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.